Czołem, witajcie w kolejnym odcinku The Long Dark, seria DLC. Podejście drugie. Lodowy Stalker. Przeszukujemy chatę. Zacząłem się tutaj szwendać po chatce. Otworzyłem szufladę, okazuje się, że nie przetrzepaliśmy wszystkiego. Więc lecimy z koksem. Przeczeszemy chatkę. Zrzucimy co nam niepotrzebne. Ciężkie rzeczy zostawimy tu póki co. I zlutujemy, co się da w najważniejszych punktach tajemniczego jeziora. Bierzmy się do roboty. Dobra, to będzie nasza Ciucholandia. Szafka. Tutaj te wszystkie ekstrasy, których nie nosimy, sobie zostawimy. I zawsze będzie ciut lżej. Szukamy też lupy, bo teraz potrafią wrzucać w takie miejsca. Czemu ja się tak słabo słyszę? Chwila, moment. Coś tu nie halo. This stuff will come in handy. Aha. No i znaleźliśmy w końcu bedro. Teraz to możemy sobie podróżować bardziej na luzie. Improwizować różne przystanki wszelakie. To jest chyba standardowa notka. Tak jest. Ile mamy książek na rozpałkę, na trasę? Jedną weźmiemy. W zasadzie nie patrzyłem tak zbyt dokładnie za tą lupą. Oni potrafią ją upchnąć. A teraz jeszcze po resecie spawnów to już w ogóle. Kurczę, kolejna książka do czytania. Zaczyna się ich trochę tutaj nam odkładać. Powiedział, patrząc na jedną książkę raptem w inwentarzu. Czy tam dwie. Ale to jest rozpalanie ognia. Na to bym chciał znaleźć czas w którymś momencie. Pogoda chyba nam się zmienia, mam nadzieję, że nie. Dobra, ja tu szybko zrobię zrzut, poukładam, żeby nie przeciągać. Widzimy się za sekundę. No dobra, moi drodzy, 23,3. W zasadzie mógłbym naprawić jeszcze te bluzy, ale raz, że nie zyskamy dużo, dwa, zmarnujemy czas i zestawy do szycia, trzy, no przypuszczam, że uda się coś znaleźć z biegiem czasu, co zastąpi nam te przedmiociki. Tu wszędzie wyglądamy w miarę dobrze. Więc 12,7 to na razie tyle ugramy. Kikut zrzucony. Trochę nadmiaru jedzenia zrzucone. Te wszelkie narzędzia nam się nie przydadzą na lutowanie tajemniczego jeziora. Musimy ugrać jak najwięcej masy. Też zostawimy, to wszystko mamy. Tutaj nawet te leki sobie wrzucimy tu. I możemy myśleć o wypadzie. Jeżeli warunki nas oczywiście puszczą. Popatrzyłem sobie też w różne zakątki w międzyczasie, ale nic nie widziałem. Co? Aha, półka. Myślałem, że fotka kątem okiem zobaczyłem z jakiegoś powodu, ale to jak otrzymamy modyfikowanie baz, możliwe, że będziemy w stanie, może połączą to z ciemnią fotograficzną, którą planują wprowadzić. Jestem mega podekscytowany. O, zaraz to zjesz. Nie musisz krzyczeć. Powiążą to z systemem robienia screenów i może właśnie, skoro będziemy wywoływać to fizycznie, może coś na wzór polaroidów, które mamy teraz w grze, może będziemy w stanie tworzyć takie własne polaroidy. Ile tu? 3,80. No, kiedyś docenimy, jakiej to jest kondycji. 52. Niech sobie leży. Dobra. Bedroll. Nie żeby nam się tu na tą mapę przydał, ale jest. Idziemy, chociaż nie brzmi to za dobrze. Polecimy od trapera, zatoczymy. O,
Ojejku, zatoczymy kółko. Minus 12. Właśnie, polecimy od trapera? Czy może sobie polecimy na wieżę i w wieży przyczekamy? Czy ta łania się tak wczytała? Bo tak się patrzyłem, niby jej nie było. Dobra, spróbujemy dojść na wieżę. Spróbujemy ogarnąć zniszczoną wieżę. Trapera, domek o trapera. Jezioro bezimienne. Tyłem mapy. Na ścinkę. Kontenerowcy pracowników. Może tyłem przez wszystkie chatki do naszej bazy, gdzie przesegregujemy sobie wszystko, co mamy. Trzeba będzie też podjąć decyzję, czy to, co znaleźliśmy dotychczas na tajemniczym jeziorze, czy nam to starcza, czy jednak będziemy się jeszcze cofać bardziej do przybrzeżnej autostrady i myślę, że to będzie ostatnie miejsce, które przetrzeszemy, gdy wyruszymy już w kierunku nowych regionów DLC. Wszystko na spokojnie. Muszę troszkę zwolnić, bo tak troszkę jakbym speedrunował tą grę, jak oglądałem poprzednie odcinki. A tu nie ma się co spieszyć. Na jakieś żarty, żarciki przyjdzie też czas, eksperymenty. Z pewnością. A teraz ogarniajmy lód. Dobra, uspokaja się. Zastanawiam się, czy nie pobiec. Już jest połowa dnia. Trochę pobiec bym mógł. Muszę te brodaczki zrobić, bo ciągle chodzimy z tym odkażaczem. O, jaki spokój. I would do anything for a drink right now. Ach, nie zdążyłem. Nie zdążyłem go zagłuszyć. Z tego co wiem, to właśnie przepiliśmy wszystkie rezerwy wody, które mieliśmy. Więc trzeba będzie w którymś punkcie się zatrzymać na jakiś ogieniek. Chyba, że jakieś puszki nam się tam trafią. No i zobaczymy też, czy będzie tu spawn karabinu, czy nie. O, autochodzenie. O, jak dobrze to teraz działa. Mogę sobie teraz pić kawkę w drugiej ręce. O, dobra, sam sobie zmieniłem. Ale piątkę sobie zrobiłem niepotrzebnie i teraz, pukawka, puka. Zrobiłem się teraz trochę ADHD. Jeszcze sobie podpiję. No, ciekawe co będzie na wieży. Czy będzie tutaj coś cennego, fajnego? Obstawiam, że będzie jak za dobrych starych czasów. Co było na wieży? Na tych dobrych starych początkach. Ja zawsze jak próbuję z tej wieży dojść tam, nigdy mi się to nie udaje. Zawsze się gubię. Bo to się wydaje, że to jest niby w linii tej, ale to tak nie jest, bo to trzeba tam, do tej polanki. Wtedy ja zazwyczaj idę w lewo i kończę na traperze. I tak chyba zrobimy i tym razem. Bo to z rębu z trapera trafimy, a ze zrębu na zniszczoną wieżę też. Wracając do tematu, co tutaj cennego znajdziemy. O, będzie otwieracz do konserw. Jak ze starych dobrych czasów. Z samych początków tutaj można go dorwać. Test, 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 audio. Dobrze, minus 15. Z jakiegoś powodu nie słyszę się tak jak zawsze. Can't feel my feet. Jakiś e-mail właśnie przyszedł na służbowym. Ale dali mi wolne. Tak sobie, o. Nie miałem nic w tej sprawie do powiedzenia. A, masz, alokowaliśmy ci tu kilka dni, jeszcze plus bank holiday i cały ten tydzień jest wolny. O! I could use this. O, najstarszy tekst świata w tej grze chyba. I could use this.
Więc mogę siedzieć i nagrywać. Nawet dziwię się, że dopiero teraz się za to wziąłem. Patrzcie, zestaw do szycia. Broni nie. Się wszystko pozrzuca. On tu zostawił nawet ten bandaż, szczerze mówiąc, jeden. Kiedy będziemy mogli mydło użyć? To jest mydło? Chyba tak. Dobra, z dystansu. Teraz te gierki interlansowe mini. Trzeba się bawić. Amunicję się zrzuci w głównej bazie, którą oczywiście na chwilę obecną jest camping. W tym regionie przynajmniej. Osełka, drewienko. Jest na plusie temperatura. Ale troll. I teraz pytanie, czy to jest bug? Czy ktoś po prostu pewnego dnia stwierdził, że biorę to i idę szukać pomocy? Jest i otwieracz legendarny z 2014 roku. Garnuszek kiedyś się przyda. Widzę, że jest kolejna książka o rozpalaniu ognia. To się wszystko weźmie. 26 odłożymy w kanadyjskiej. Na gorsze czasy. Więc pytanie, czy to jest bug? Czy ktoś właśnie zabrał ten pistolet i gdzieś sobie z nim leży tu nieopodal? Usłyszałem, że na TWM tak jest w samolocie. Dobra, ile tu jest na plusie? 7 stopni. Bierz. To już nas dociąży. No już lecimy do góry z masą. Czy wartałoby chyba jednak wdepnąć znowu do kempingu i pójść inną drogą na trapera? Po prostu torami. Nie wiem, czy będzie to bezpieczniej, co prawda. Ale bierzmy się za te pierwsze czytania. Jak tu stoimy z statami? Całkiem dobrze. 0 na 5. Polecimy godzinę. Będziemy musieli pobiegać, bo już wieczór nadchodzi. Może się wylosowała lepsza widoczność. Lecimy. Mógłbym siedzieć i się grzać. Dziwna logika. No okej. Okay. Nie wiem, czy się nie losuje znowu kaszana pogoda. Pobiegniemy. Szybko do kempingu. No tu z górki, jak z shiftem pobiegniemy, to możemy dosłownie praktycznie się teleportować. Czy nie powinniśmy tutaj zbadać tego właśnie motywu, tego gościa, który zniknął z... Jeżeli jest taki motyw, mówię jeżeli, bo nie jestem pewien, czy to tak działa w wypadku tego flarowca, ale nie widzę, żeby tutaj coś leżało, ktoś, coś. Dużo skrzypienia, jakiś nowy wiatr, dźwięk, którego nie kojarzę, taki... Nie, nie widzę. Minus 10. I need to find food. O, Mackenzie, masz, kurczę, brzoskwiń i innych ciężkich cudów zaraz dostaniesz. Dobra, lecimy. Z górki warto, to dosłownie patrzcie, jak frunie. I po takich skosach. Siup, siup, normalnie. Ołesik, alright, Szwecji. Czyli tak, zrzucimy w trapera. Nie wiem, czy będę się tam pchał, czy iść dalej, kurczę. W zasadzie przejem te puszki, bez problemu. Ten łom tak ciąży, ale tam do 305 teraz mamy. Idziemy dalej. A wiesz, że się zgubimy. Trochę nas tam podmrozi, ale co tam. Łania. Nawet dwie. I już tam jest wilk, kurczę.
Szkoda mi trochę amunicji, no, tak się z nimi pstryczkać. Wiem, że mają być te strzały utwardzane ogniem wprowadzone. Tam jest opis tych strzał takowy, że... Kurczę, łanie bym na niego pogonił. Tylko czy mi się nie spłoszą? Kurczę, płoszą się jak w ten czas teraz. Drugą opcją jest podprowadzić go, to w zasadzie jego mógłbym tam pogonić. Spróbujmy. Nie panikuj. Nie, nie w tą stronę, bo... Wow, 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 wow. Taki wilk też, kurczę. Z niego wilk. Biegają mu centralnie. Nie mamy noża, ja zrzuciłem siekierę, tak się zastanawiam, czym ja się będę bronił, chyba tylko łomem przed tym wilkiem teraz. Spróbuję go obejść, ale będziemy na po złej stronie wiatru. Więc chyba będziemy musieli się z nim poszczelać, coś czuję. Jak tu stoimy, to jest wszystko co mamy. Nie za dobrze. No i teraz nas strzai jak nic. No dobra, będzie oddany strzał, słuchajcie, tylko podbuduję trochę dystansu. Nie idzie w linii pro? Aha. Klik. Nie wyrwał, szkoda, bo chciałbym, żeby te strzały chociaż siadały, bo... Skill by szedł w górę, a tak to... A jak zaczekacie za długo z oddaniem strzału, to nawet jak go ranicie, to on się na nas, na was rzuci. Więc to jest taki trochę trade-off. Coś za coś. I zaraz będziemy się znowu z nim bawić. Nie. Na co on się rzucił? Aha, wystraszył się. Uff. Uff. No to mnie wystraszył. No, to będziemy tak na przemian go straszyć, a on będzie nas wywęchiwał, bo to wiatr. Patrz, znowu ucieka. Ciekawe, czemu tak? Nigdy nie przechodźcie przez takie miejsca. Możecie wpaść na wilka centralnie i wtedy nie będzie czasu reakcji. A, szkoda, że właśnie tędy poszedłem, bo by się udało mu wymknąć. Coś czuję, gdybym tego nie zrobił. Lecimy. Wiatr jest po naszej stronie. Chyba go zgubiliśmy. Biegnie, biegnie, Mackenzie, masz dużo sił. Jestem czy ta sztuczka z zającami, co... Jeżeli są na krańcu ekranu, to animacja się zatrzymuje w miejscu. Czy to działa jeszcze? Nie, chyba ściema. No nic, tak kiedyś ktoś mówił, że to działało. Aha, to nas tu wywiało. To dosłownie nas wywiało. No nic, pójdziemy dalej. Zbadamy zgliszcza struktury. Nic. Mógłbym się zatrzymywać na rozgrzanko. Ale zainwestuję w tą energię, żebyśmy polecieli szybciej do trapera. W zasadzie trzeba zacząć myśleć chyba o wybieraniu opału powoli. Dobra, jest spokój, jest nawet dodatnia temperatura. W tym momencie możemy zwolnić. A, my nie chcemy, żeby on stracił bonus to. Porządnie najedzony, więc podtrzymamy go tu przy życiu, że tak powiem. Stomach. Batonikiem? No jak to? Antybiotyki pójdą w ruch tak szybko? No cóż. To w zasadzie na początku warto przeżerać te wszystkie leki, bo i tak szlak trafi. A potem się przerzucić na roślinne. Homeopatyczne alternatywy. Trup przy jeziorku?
jeziorku. Tam jest jakieś jeziorko, czy tam takie oczko wodne było? Pójdziemy dołem, jakiś kikut się tu może nam trafić. Na kondycję. W wolnej chwili będzie co robić. Blisko jest. No i widzicie, 20 minut już nam zleciało. No takie ogarnianie na start. I szybki wypad na wieżyczkę. Będziemy nocować w traperze, to pewne. Tam bym poszedł, ale tam też wilka słyszałem. Nasłuchuję, czy niedźwiedzia nie ma. Ale mi basem pojechał ten kawałek, jak się wczytał. Myślałem, że była niedźwiedź, a to była muzyka. Ale wam to opisałem. Okej. Okay. Łosia nie ma, niedźwiedzia nie ma, wilka też nie ma. Szybki test, to jeszcze działa? Działa. Aha, Interlands, nie prawi. Dobra, ci obu naprawię. Wrąt nie widzę. Czyżby usunęli truchło, czy rozmieszczenie lutu manualne to też truchła? Uhu. Powiedziałbym, że miałoby to sens, bo jest to też zasoby. Tak, nigdy byś nie wpadł na pomysł. O, plecak. Nie będę go przeszukiwał. Jestem w końcu w środku Nikon i nic nie mam, ale co tam. Dużo wycia tu słychać. Tak zazwyczaj był tam jakiś patrolujący, ale... Dużo wycia tym razem. Dobra, to jest nasz postój na dziś. Tak. Zrobimy zrzut. Lupy dalej nie mamy, więc pójdą zapałki od pochodni. Pytanie, czy jeszcze, czy palić już, czy jeszcze tutaj obskautujemy. Pójdziemy po opał i pójdziemy po te kikuty, co tam... Tam, na górce rosną. A potem tutaj na spokojnie, już jak się ściemni, przetrzeszemy to miejsce. Ale weźmiemy, widzę, że mamy już cenny find. To warto nosić przy sobie. I dźgnąć dziada, jeżeli się na nas rzuci. Zrobimy tylko tak, że zrzucimy to i zrzucimy... Wziąłem jeden łom z racji tego, że... Potrzebowałem na... No, na zamknięte różne szafki, które się tu zdarzają. W tym regionie. Przejdziemy się, pozbieramy opału. Czy ja bym cię chciał? Aha, co mogę chcieć? Chciałbym się kamienia dorobić. Opał. Może zajączek. On niech się coś tam suszy w tym domku na kiedyś. Coś fajnego sobie w ten... sposób porobimy. Brodaczki muszę zrobić, więc nie zbieram więcej na razie. No i patrzcie, nie ma kamienia. Ale są kikuty w oddali. Aż to zając. I to dużo kikutów. Bo to oczywiście stalkerowy. Stalkerowa tablica lutu się generuje. Więc nie ma limitera na takich rzuconych zasobach. Aha. Zaraz wracam. No dobra. Już naprawiłem sytuację. W ogóle tak mi się zrzuciła ta siekiera. Pomiędzy łomami wylądowała w taki sposób, że widziałem tylko dwa łomy i myślę sobie, co jest? Przecież była siekiera. Znaleźliśmy. Normalnie teorie spiskowe, obcy, wszystko przetworzyłem i zacząłem przesuwać łomy i tak się wyłoniłam. Więc yeah, niemożliwe. Szalone. Dobra, sprawdźmy pewną rzecz.
Co? Czemu zła muzyka gra? Co się stało? 84%. Patrzcie, no, nie chcę się zdegradować. 84. Dobrze. Zaspokoiłem ciekawość. Całymi nocami nie spałem przez to. Zbieramy opału. I lecimy palić i przeczesywać trapera. W zasadzie my teraz będziemy bardziej zmęczeni i tracić na zdrowiu. Agresywniej ze względu na to zatrucie, nie? Walnąć nam? Nie, no bez przesady. Dobra, idę po tego patyka i już wracam. Nie idę dalej, bo będziemy tędy jutro i tak iść. Zrzućki i kuty. Nie zapomnij. Piąteczka tu była. Ładnie. Zającom damy jeszcze dobę życia. Niech sobie żyją. A teraz będzie nam dyszał cały czas. Najpierw był irytujący oddech graficzny, teraz jest irytujący oddech dźwiękowy. Hinterlands, naprawcie to! Okej, zrzućki kuty, tak mówili. Dobra. Dobra, słuchajcie, zapalimy sobie jakieś opowieści, skrypty przy ognisku. Nie? A no tak. Nie zgadzam się, musi być. On jest zmęczony, czyli on nie będzie chciał czytać. Trzeba będzie pokraftować i wody narobić. To w zasadzie. Tak jest. W zasadzie wszystko, co tu ogarniemy. Teraz powiedziałbym, że garnek by się w zasadzie przydał. Chcemy coś przyrządzić jeszcze? Jakieś rajsze? Wody nie ma, oczywiście. Dobra, niech się woda na razie odkłada. Lecimy lutować tutaj cenności. Nie wiem skąd w ogóle śnieg wziął do tych puszek. Chyba z nogawek wytrząs, ale... Mamy lampę. Ale szkoda, wystarczy nam pochodnia do naszych tutaj celów przeszukania tejże zacnej chaty. 78, proszę bardzo, zaczynamy zastępować to, co mówiłem, te mniej zacne przedmioty. 08 do 04. Będziemy to nosić wewnątrz, z racji, że to jest bardziej pod wewnątrz niż pod zewnątrz. To jest 2 do 4, 2 do 3. No, ale upgrade'ik lekki już jest. I nawet zacny jest ten swetr, więc nie trzeba będzie przy nim merdać. 13 do 7, no i podskoczyło, pięknie. Książki użyliśmy, to odzyskajmy. Pobawmy się w minigierkę Hinterlandsu, nic. Rewolwer za poduszką jest, nie ma, nie. Ale jest amunicja, tyle dobrze. That'll come in handy. Herbatka. Może się dzisiaj przydać, szczerze mówiąc. Flara, niech sobie zostanie, gdzie jest. Czy znosimy na chatę? Kurczę, to jest pół kilo. Niech sobie zostanie, gdzie jest. Jest kolejny kanister. 1,5 litra też. Mydełko, nie? Ja chcę mydełko.
Kanina. Notatka standardowa. Dobra, coś tu bulbul się robi już do zagotowania. Dobra, lecimy z jeszcze jedną serią. Chcemy południe drugą? Drinuś. Dobra, powiedziałbym, że chata jest praktycznie zlutowana już. Ale fuks. Serio? 59? 59 na jakieś 50. Dobra. Prawie przestrzeliłem rany boskie. Ohohoho, jakie piękne. Ale my już mamy fajne buty. 1,50, 4, 5% obrony, ale dużo redukują biegania. Więc to będzie też potencjalnie 2,5 do 2. Tak jak tu. Ale to nas jednak nie spowalnia, tak jak to. To jest itemek, który warto byłoby naprawić i zakonserwować. Tutaj widać, że chyba w tej okolicy akurat sypią solą normalnie drogim, bo takie zasolone te buty, ale ja bym to zabrał i zakonserwował i zrzucił w chacie. A to decyzję podejmiemy, jak będziemy robili wymarsz z domu. Jak tu stoimy z czasem, cienko. Kwadransik. Wytwórzmy coś. Zarządzajmy tym czasem mądrzej. Ale ciemno się zrobiło. Zagotowania. Wygotowania. Czyli mamy już pierwsze rezerwy wody. Z dylematy. Robić drineczki jakieś? Rozóweczka na odzyskanie ekstra zdrowia. Bo nie odzyskamy tego w pełni? No, tracimy i to. Przypuszczam, że przez zatrucie to leci też szybciej. Co tu jeszcze mogę zrobić dobrego? Rajsza, zielona na sen. Czyli zielona na generalne lepsze odzyskiwanie kondycji. Teraz żałuję, że wypiłem na fulla wszystko, bo nie będzie chciał pić. Stary nie chce więcej pić. Podnieś. Podnieś. Idziemy spać. Trzeba tylko kalorie doładować. Coś ciężkiego najlepiej. Psia karma? Co, zatrujemy się drugi raz? Nie można się drugi raz zatruć. Weź to zjedz wszystko. Oj, prosimy się o problem. pyszne. Gdzie nic na mnie jest? Trolololo. Przeżeramy te ciężkie rzeczy. Coś mówiłeś o tym, że jak wypijesz herbatkę, jak cię nie chce pić. A pobiegać też nie pobiegam. Poczytać nie poczytam, więc muszę coś znowu wytworzyć, żeby minęło trochę czasu. A żeby ten piksel spadł. O, proszę bardzo. Patrzcie, jak tracą te procenty. Dobra. Teraz pytanie, czy zrobić brzozówkę i odzyskać kilka, czy zrobić herbatę tą zieloną. Chyba się pije, żeby mieć lepszy generalnie efekt z po całości ze snu. To wybieram ciebie, herbato. Tutaj jeszcze się upewnijmy, że tak, jest odfajkowane wszystko na nasze zdrowie. Odcinek ma 35 minut, słuchajcie, więc
No tutaj zakończę. Posyłam go na 10 godzin spania. Dzięki wielkie, że wbiliście. W następnym odcinku ruszymy dalej krawędzią mapy. Lutujemy cenne rzeczy, znaleziska na Mystery Lake'u. Nie odzyskaliśmy zdrowia z jakiegoś powodu. Chyba, że on generalnie nie może odzyskiwać zdrowia, jak jest zatruty. Cicho, cicho, spokój. Sprawdźmy jeszcze raz. Wszystko odkute, wszystko na biało, czyli w teorii powinniśmy odzyskiwać zdrowie. Oh, no właśnie wypiłem. Kurczę, to takie... Oh. Poczekaj chwilę. Wypij teraz. Bo jeszcze odeśpisz, jeszcze odeśpisz. Ile masz do odespania? 2 godziny. Będziemy musieli być troszkę ostrożniejsi jutro. No, więc jak mówiłem, jutro sobie oblutujemy te brzegowe części mapy. Będziemy musieli o niego dbać trochę bardziej. I tyle. Podobało się, nie podobało się? Wiecie co czynić. Dzięki, że byliście i do zobaczenia w następnym odcinku. Adios!